No i w tym śmiesznym formacie spotykamy się i gramy w finale. I całkiem fajną, agresywną rękę mi się udało znaleźć. Jakby ktoś się zastanawiał, czemu mówię tak cicho, to dlatego, że nagrywam w nocy, kiedy cała rodzina śpi i po prostu nie chcę ich obudzić, ale mam nadzieję, że to jest w miarę jednak głośno. I że będzie się to dało jakoś oglądać potem i słuchać. W każdym razie my sobie zagrywamy elfa i zaraz robimy agresję, a po drugiej stronie mam czyżby jakiegoś espera? No, trochę to tak wygląda. Landów to nie muszę tapować. W sumie mogłem zagrać, ale to bez większego znaczenia, tego God Trackera. No, bok. Bez bloku. Z blokiem. Spoko. Dla mnie to całkiem fajny interes. Chociaż cóż tam zostało zagrane? Ach. Jednak Esper. No, jednej tury brakuje, ale mam przynajmniej landy. No, teoretycznie mogłem jednak poczekać trochę i nie wymieniać się, ale nie będę narzekał. No, myślę, że go. No, zaraz zobaczymy, co tutaj się stanie. Może ten koleś to jest ten, któremu puściłem tego Sfinksa. No, by nie było fajne. Deny reality. Return. Ok. No dobra. Krystalizacja. Pewnie rzuci krystalizację mimo tego. Jasne. Skoro musi. Ale zostały mojemu przeciwnikowi tylko dwa. Dwie karty. Przesja zombie. Z firem. To mnie boli. Chwilowo niezbyt, no ale będzie. No, na razie spróbujemy rozbudować sobie po prostu Battlefielda. Licząc na to, że po drugiej stronie nie zadzieje się coś zbyt dramatycznego. Cascade. O, za Cascade to jest faktycznie. A tam to coś ma deftacza.
będzie łatwo. Ale myślę, że tak warto zrobić. Okej, bardzo fajnie. O. A to mi dało nawet w sumie dobrą rzecz, bo Gorger Wurma nie przypinęła aż tak dużo. Także. No i tak sobie wrócę pewnie tego miśka i zastrzelę tego z firem. Wracamy Minotaura, zabijemy jego i mój przeciwnik już nie ma, widzę czarów. Bardzo fajnie, bardzo, bardzo fajnie. No nie ma sensu, żebym atakował. Jeszcze jeden ten. Niestety ten przeciwnik to będzie w drugiej grze dosyć ciężki teraz. W sumie to nawet nieźle wygląda. Ja jeszcze nie chcę atakować, myślę. Chyba, że tym jednym, ale co mi to da? Niewiele da, ale też niewiele zaszkodzi. Tak naprawdę, właśnie. Jasne. No coś, atakuję wszystkim. Nie, nie wszystkim. Wszystkim nie mogę. Ale tymi dwoma zdecydowanie mogę. Zagram chociaż. Cóż to robi? A to nie ma znaczenia. Mogę użyć, ale i tak on sobie nie powalczy. Muszę to trochę oczyścić. Dopiero wtedy będę mógł zagrać tego Sigila. Zresztą on ma, mój przeciwnik ma jedną kartę. Okej, okej, bardzo dobrze. Oddam, który, ponieważ będzie przynajmniej musiał zregenerować. I zagram tego Colossal Mighta tutaj. W ten sposób zachowam stwora.
Mam nadzieję, że zachowam, albo wymuszę, żeby kartę zagrał. Za 8. No spoko. No, nie muszę tego sigila zagrywać w tej turze. Pytanie zresztą teraz na kogo? Chyba na Minotaura. O. Jednak poczekam jeszcze z tym. Oczywiście za dużo o jedno. Ale nie szkodzi. Przeciwnik dostanie za 7. No i coś musi mieć. Jak nie ma, to ginie. No i siadło. Idę jak burza. Aż jestem sam tym zaskoczony. No dobra, ale co mogę zrobić, żeby gościa pokonać? Na pewno mogę Wurma wstawić. Wurma za jednego sigila. W sumie te dwa pozostałe sigile też wyciągnę i wsadzę to. O, podobają mi się to nakładanie kanterków, poza tym sigile przeciwko dekowi z tymi śmiesznymi enchantami za dwa, które działają jak pacywka. Chociaż może i to dodać. W każdym razie z tymi śmiesznymi właśnie enchantami raczej nie działają jakoś super. No dobra. Dajmy sobie i zobaczmy, co się będzie działo. To jest ręka, która ujdzie. 4 landy. Keep. No jest kolejny land. Czyli będzie już mnie straszył mój przeciwniku Death Touch. Albo i nie. Zobaczmy, co to robi. Nie mogą atakować. Dobrze, żeby nie zagrał. Na szczęście mój przeciwnik tego nie może, ale zaatakuje za 3? Nie zaatakował. No bardzo dobrze. Bardzo, bardzo dobrze. A jednak trochę tempa traci. Czemu nie zaatakowałem? Aj! Czemu nie zaatakowałem? Nie rozumiem tego, co tutaj się stało. Zagrajmy. Jego. No i spróbujmy wymusić. Tu blok, nie ma tu bloku. Ok, spoko. Dla mnie ok. Kurczę, żeby był mój przeciwnik na 15. A tak, to no właśnie. Teraz muszę konkretną agresję tutaj dokonać. O, dobra, wisi Leonin Armor Guard. I to mi... Czy tam nie satysfakcjonuje ta karta teraz? Zaatakuje za 6, za 8. Przeciwnik będzie na 9. Mogę to zrobić spokojnie w następnej turze. Mhm.
i będzie troszeczkę lepiej. No, może nawet będę na letalu miał przeciwnika. Jasne. No, ten Crit Advantage może mnie jeszcze zabić, ale... No teraz niestety nie wbijam zbyt dużo obrażeń. Ale zawsze coś. No muszę spróbować tak, żeby się pozbyć tamtego i w następnej turze mieć odrobinę przewagi. Jasne. Za dwa. No, jeśli mnie zabije coś, to zabije mnie ten card advantage. Lata, a to ma deftacza. Wydaje mi się, że chcę tego Vengeful Rebirtha zagrać. Chociaż... tego będzie full rebirfa i wrócę sobie Intimidation Bolta. Kontra. Nie ma kontry. Jest za to atak z mojej strony. W ten sposób zagram. I zaatakuję nimi dwoma. Okej.
No i teraz mam palenie. Cóż to robi? Nie mogą atakować, czyli niewiele. No ale mogę spalić tego Talon Troopera zawsze. I mimo przewagi 6 kart u przeciwnika, być może z nim wygram. To się zaraz okaże. Bo przeciwnik cały czas się kopie po jakąś kartę. Już będzie miał 7. No jest lat. 5, jeśli to będzie wspomniane Deny Reality. Okej. Okej. No, skoro nie mogę atakować, to nie będę. Strike, jasne. No, zagram teraz rekluza. Zagram rekluza. Wreszcie powstrzymam tego tu. Ach, on ma fear, ale na szczęście ja mam. Karty. Czyli trzeba było jednak zagrać God Trackera, a potem Intimidation Bolta. Ale... No zobaczymy. No, Fear działa inaczej jak Intimidate. Niestety. Tylko, że teraz jestem w stanie zagrać God Trackera, spalić pająka. Oj, ale się zepsułem. Bardzo zepsułem. Nie sądziłem, że to działa też na mnie. Other creatures can't attack this turn. Jakbym to zrobił w ataku, wszystko byłoby ok. A tak, to prawdopodobnie. Nie no, prawdopodobnie. Na pewno przegrałem tą grę. Ale będę walczył jeszcze. W zasadzie nie ma znaczenia, czy zagram tego rekluza, czy nie, ale zawsze to przeciwnik będzie musiał wykorzystać trochę many. Widzę,
że to deny reality. No niestety, przy takiej ilości dobranych kart, chociaż... Och, one wracają, no tak, nie da rady. Nawet go nie przewinę. Zumej, no dokładnie, zaatakuje, tutaj będzie stał, tu ma dwóch regenerujących się, też ma facet fajny deck. O nie, to co ja? Okej, czyli ma dwie co najmniej te krystalizacje. Dobrze. Skonsiduję, bo nie ma czasu. Nie jestem tu w stanie nic zrobić. Dobrze. Zacznijmy się sideboardować. Okej. Czyli tak w gruncie rzeczy nie mam wcale tak na dobrą sprawę złego deku na niego, ale do dobrego też mu trochę brakuje. Dobra, submit. Nie mam co zmieniać. I zacznijmy grę. Tu mamy pająka, którego mogę wyrzucić. Ok. To w sumie nie jest taka zła ręka. Jak się może wydawać. Tylko będę musiał wyszukać Foresta. Chyba, że dojdzie. Co też będzie miłe. Zaraz zobaczymy. Nie jest to Forest, ale myślę, że mogę to zagrać. Okej, zaczyna się robić nieprzyjemnie. Czy to jest to, co ma First Strike'a? Nie, to jest to, co ma Death Touch'a. Dobrze. O, to zdecydowanie muszę się pozbyć tego dziada. Ale teraz zrobię to poprawnie. Dobra, zagrajmy. Doskonale, idealnie dobrało się na czas. Dzięki czemu mogę zagrać lwy. Aczkolwiek, no tutaj mam jeszcze jednego landa, tutaj mogę próbować dobrać landa.
O. Widzę, że mój przeciwnik nie. Zdecydował się. Aha, bo to przecież nie jest ten. Jasne. Okej. Sześć, myślę, że Violent Outburst. Wrócę. Też. Nie, lepiej zagrać Rekluza. A to w następnej turze. Dwa typki z deftaczem. W sumie zaatakuję wszystkim. Mój przeciwnik powinien stracić wszystko. Jeśli będzie trzeba, to przecykluję. I tak mój oponent ma Fira. A mogę go dobić. Zobaczymy, co się stanie. Ok, to jest spoko. To też jest spoko. Zostanie za 4. I dobijam pod warunkiem, że nie ma żadnej kontry, która jest tak za 5, spadają jemu. Nie wiem, czy nie ma kontry, ale spróbuję i wezmę chyba jednak Deathshot Minotaura. No i proszę, kontry nie ma. Wygrałem. No, dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało równie dobrze jak mi. Chociaż przyznam, że to jest dziwny format, dziwnie się w to gra i no jest po prostu śmiesznie. Także dzięki.